Cześć, witam Was na Videotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na recenzję myszki firmy Titanium. Myszka ta nazywa się Goblin. Dokładnie jest to Titanum Esperanza, wszystko robi firma Esperanza jeśli chodzi o to. Natomiast na samej myszce mamy faktycznie logo Titanium. Myszka budżetowa, budżetowy krąg danej myszki Bloody V5. Jeśli ktoś nie zna Bloody V5, oto ona. I myszka ta do kupienia jest już za jakieś 20 zł, czyli taki przedział cenowy typowo na każdą kieszeń, natomiast za tą kwotę jakość materiałów także pozostawia wiele do życzenia. Ja za chwilkę Wam przypomnę szczegóły o tej myszce, opiszę ją dokładnie, a potem zobaczycie, jak sprawdzała się w testach syntetycznych i grach. Zapraszam do oglądania. Tak więc, moi drodzy, przechodząc do konkretów, myszka posiada kabel o długości 1,4 metra, zakończony wtyczką USB, taką zwyczajną. Kabel również nie jest w żadnym oplocie, jest to po prostu guma. Ten kabel jest taki, powiem Wam, że troszeczkę dziwny, jest to taki rodzaj gumy, który nie wzbudza zaufania. Izolacja wydaje się taka, że po prostu jeśli byśmy ten kabel mocno ścisnęli, może się złamać. Ja oczywiście tego nie będę próbował, ale jest to wszystko mało wytrzymałe. Natomiast samo przymocowanie kabla tutaj w myszce jest dość dobre, przynajmniej jak na razie po kilku tygodniach użytkowania. Patrząc dalej, myszka oczywiście ma taki sam kształt jak Bloody V5, czyli kształt jest uniwersalny, bez profilowania w stronę prawą. Jest symetryczna, jak widzicie, po jednej stronie mamy dwa przyciski, które są konfigurowane tylko i wyłącznie w grach, ponieważ ta myszka nie ma żadnego oprogramowania. I w sumie tych przycisków jest 6. Dwa główne, rolka, która jest przyciskiem, te dwa przyciski po boku oraz przycisk do zmiany DPI, pod którym mamy trzy wartości: 1000, 1600 oraz 2000 DPI, czyli teoretycznie do grania nawet w dość szybkie gry powinno to być wystarczającą wartością. Jeśli sobie zmienimy DPI, to nie bardzo zmienia nam się podświetlenie, czyli musimy po prostu po ruchach kursora na ekranie sobie wydedukować, które DPI akurat mamy. Jak już jesteśmy przy tych przyciskach, posłuchajmy sobie, jak one pracują. Przyciski główne, lewy, prawy. Jak słyszeliście, są dość głośne, a raczej bym powiedział nawet, że bardzo głośne. W porównaniu z Bloody V5, gdzie te przyciski chodzą cichutko, tutaj jest dużo głośniej. No i przy okazji nie wciska się ich też tak lekko jak w Bloody. Jeśli chodzi o działanie, to również działają praktycznie do samego końca, ale tak jak mówiłem, bez rewelacji. Jeśli chodzi o samą rolkę, zobaczcie, wystaje ona bardzo niewiele, za to jest dość szeroka, w sumie dość podobna jak w Bloody. Kręci się z dość dużym oporem, nawet troszeczkę za dużym jak na mój gust. To działa też jako przycisk i ten przycisk też jest raczej dość głośny. Przycisk do zmiany DPI działa tak, czyli taki typowy przełącznik, też raczej głośny. Boczne przyciski, słuchajcie, wciska się je dość lekko, natomiast dość mocno odskakują z powrotem. Jeśli chodzi o hałas, to jest taki, powiedzmy, standardowy. I umieszczenie tych przycisków bocznych, powiem Wam, że nie jest tragiczne. Mogłyby być, jak dla mnie, troszeczkę jeszcze wysunięte do przodu, natomiast da się je bez problemu obsługiwać, nie odrywając dłoni od tej myszki, czyli nie trzeba robić żadnych wygibasów, działa to w miarę przyzwoicie. Jeśli chodzi o materiały i funkcjonalność tej myszki, to górę mamy pokrytą takim matowym materiałem, który niestety czuć, że jest niskiej jakości i pewnie już po paru kolejnych tygodniach będzie się wycierał. Tutaj mamy elementy tłuszczącego plastiku, który ponownie jest bardzo niskiej jakości, już w tej chwili nałapał sporo rys i bardzo szybko zbiera odciski palców. Jak pamiętamy, niektóre myszki, chociażby SteelSeries Sensei Raw, całe są pokryte błyszczącym plastikiem. Mimo wszystko jakość tego plastiku jest zupełnie inna i nie łapią tak odcisków palców, brudu i rys jak ten tutaj materiał. A co mamy po bokach? Po bokach mamy, moi drodzy, po raz kolejny plastik, nie mamy tu gumy. Mamy natomiast troszkę takich tutaj otworków i nacięć, które w jakiś tam sposób poprawiają chwyt tej myszki. Ogólny chwyt jest niezły, ponieważ góra lekko stawia opór i tutaj nam kciuk także zaklinowuje się w takim profilowaniu, jak widzicie właśnie. Z drugiej strony jest to samo. Jeśli chodzi ogólnie o taki komfort trzymania tej myszki, to jest praktycznie prawie że taki sam jak w Bloody V5, czyli w tym przypadku bardzo wysoki. Natomiast co do ślizgaczy tej myszki, powiem Wam, że rewelacji nie ma. Zobaczcie, ślizgacze te są malutkie, takie wręcz szczątkowe, no i są naprawdę kiepskiej jakości. Powiem wam, że troszeczkę tą myszką pograłem i już czuć w nich, pomimo że używam bardzo dobrych podkładek, czuć w nich, że już robią się jakieś nierówności. Te ślizgacze po prostu zaczynają się już powoli ścierać. Piesek z tego taki, że muszą być naprawdę bardzo miękkie. No ale mamy tutaj typową budżetówkę. Jak widzicie, od spodu widzimy też tą fajną rolkę poświetloną na zielono. Widzimy też zielony sensor optyczny. Macie też właśnie informacje Green Sensor 2000 DPI maksymalnie oraz te 3 rozdzielczości, które podałem. No i ostatnia rzecz, moi drodzy, jeśli chodzi o ciężar tej myszki, no to jest taka pośrednia. Powiem wam, że wagowo jest bardzo porównywalna do Bloody, tak więc jeśli chodzi o wagę, to jest naprawdę dobrze. Środek ciężkości ma też dobrze wyważony, pomimo że nie jest ona za ciężka, nie mamy poczucia, że jest to taka pusta w środku plastikowa podróbka, którą zaraz zmieciemy. Natomiast nie ma też żadnego uczucia takiej masywności, niezniszczalności. No, w tej myszce na pewno to nie występuje. No ale przypominam, po raz kolejny jest to myszka za 20 zł. No dobrze, obejrzeliśmy ją sobie, przypomniałem wam, co w tej myszce się znajduje, jakie mamy parametry. A teraz, no cóż, pograjmy troszkę, zróbmy testy syntetyczne, no i przejdziemy do podsumowania. Ok, moi drodzy, za chwilkę pogramy w Sniper Elite V2, natomiast jeszcze takie małe sprostowanie, co wyszło w trakcie testów. Ta myszka faktycznie ma 4 ustawienia DPI, a nie 3, jak zaznacza producent na opakowaniu. Jak widzicie, w teście syntetycznym częstotliwość próbkowania w tej myszce wynosi jedynie 125 Hz. Na poziomie myszek biurowych naprawdę niewiele. W dobrych myszkach gamingowych jest to przynajmniej 500 Hz, a na ogół już teraz standardem jest 1000 Hz. Więc próbkowanie jest na bardzo niskim poziomie. Jeśli chodzi o precyzję sensora, to jest, nie jest z tym najgorzej, ale jeszcze daleko jej do sensorów chociażby od SteelSeriesa. W tej chwili myślę, że o myszce Titanum Goblin wiecie już wszystko. Jeśli chodzi o moje wrażenia, no cóż, przede wszystkim jej kształt, wygląd do Bloody urzekły mnie, ponieważ sam jestem wielkim fanem myszek Bloody, szczególnie w wersji V5. Natomiast, mówiąc tak szczerze, jest to typowa, tania wersja. Nie będę używał słowa podróbka, ponieważ która firma pierwsza tą licencję wykupiła, udostępniła, tak naprawdę nie wiem. Może jest to nawet licencja ogólnodostępna, wystarczy zapłacić odpowiednią ilość pieniędzy i można sobie robić myszki o kształcie Bloody V5. To jest kwestia na zupełnie inny film. Natomiast wracając do materiałów i co do jakości sensora. No, sensor nie jest najgorszy, na pewno jest lepszy niż w myszkach biurowych. Jeśli chodzi o jakość materiałów, to też jest troszeczkę lepsza niż w takich tanich myszkach, takich zupełnie tanich. Natomiast daleko do jakości, którą reprezentuje chociażby Bloody V5 lub takie myszki w okolicach 100 zł. Widać i czuć po prostu, że ten materiał jest słaby i że będzie się dość szybko niszczył. Poza tym myszki z tego sektora mają też duży stopień awaryjności, czyli na przykład mi ta myszka może działać przez 3 lata, ktoś inny kupi tą myszkę i po miesiącu na przykład coś się złamie, coś odpadnie. Nie ma na to większej gwarancji. W przypadku produktów markowych jest o tyle dobrze, że wszystkie użyte materiały są naprawdę dobrej jakości, także to, co ta myszka zawiera w środku, czyli sensor, przełączniki i tak dalej, też jest dużo lepsze. Także dopłacamy trochę za jakieś tam logo producenta typu SteelSeries, Roccat i tak dalej. Natomiast mimo wszystko takie myszki są dużo mniej awaryjne i po prostu starczają na dłużej. No ale oczywiście idzie za tym cena. Dlatego jeśli potrzebujecie myszkę, no załóżmy na kilka miesięcy, podoba Wam się kształt Bloody V5, ale z jakichś powodów nie macie funduszy na Bloody V5, która kosztuje plus minus 80 zł lub na jeszcze lepsze myszki, to taką myszkę jak najbardziej warto kupić, ale zaznaczam jeszcze raz, że nie będzie ta myszka na pewno wieczna. Dlatego generalnie powiem Wam, że jak za te pieniądze jest nieźle, ale nie spodziewajmy się cudów. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam także do pełnej recenzji tekstowej na Videotesty.pl. Tam dowiecie się kolejnych informacji o tej myszce, także sprawdzicie sobie ceny i będziecie mogli nawet od razu ją kupić, zamówić. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, cześć!